Czy masz jakieś rzeczy w domu, które ktoś ci kiedyś dał, a leżą gdzieś tam sobie w kącie, bo nie mają dla ciebie jakiejś tam specjalnej wartości? Może przy pierwszym otrzymaniu coś znaczyło, ale później już straciło swoją jakąś wartość. Ludzie są tacy, że szybko się nużą czymś, co dostają. Chwilę się cieszą, a potem już zapominają o tym, żeby korzystać z tego. Myślą o czymś innym. No i tak często jest właśnie tak, że jak człowiek uwierzy, z początku jest człowiek zafascynowany, cieszy się tym, że Bóg Syna dał nam swojego Syna, by nas zbawił z tego, kim byliśmy, abyśmy stali się tym, kim chce Ojciec. Ale po jakimś czasie zapominamy o Synu i zaczynamy używać różnych innych darów swojego ciała. No i swoim ciałem próbujemy zrobić to, co Bóg chciał, abyśmy zrobili dzięki Jego Synowi. Jeśli widać Syna, to znaczy, że człowiek korzysta z Syna. Jeśli go nie widać, to znaczy, że człowiek nie korzysta z Syna. Bóg współdziała we wszystkim ku temu, aby było widać w nas Jego Syna. Ale jeśli Jego Syn nie jest uczczony i postawiony na pierwszym miejscu, to Ojciec nie będzie współdziałał, a więc też i człowiek nie będzie mógł tak żyć. Taka jest rzeczywistość. Nikt cię nie przekona do tego. Ani mnie, nikogo z nas ludzi, nikt nie przekona. To my jesteśmy ludźmi upartymi, my jesteśmy lubiącymi chodzić własnymi drogami. Mówimy, że koty lubią chodzić, ale bardziej ludzie lubią chodzić własnymi drogami. A nam kazano iść jedną, a więc naprawdę to jest dla nas wielka kara, iść jedną drogą, kiedy my lubimy chodzić każdy swoją. Tak czy nie? No, tak jest, lubimy. Ale gdy zobaczymy, że ta jedna droga prowadzi do domu Ojca, wtedy rezygnujemy ze swoich różnych dróg. I dlatego tutaj Piotr pisze o tym, że ludzie, którzy nie trwają w tym, co dostali od Boga, oni są ślepi i krótkowzroczni. Jak ślepy może być krótkowzroczny? Myślałeś kiedyś o tym, czy myślałeś? Ślepy, krótkowzroczny, czy to jedno z drugim nie ma rozbieżności? Jak ślepy, to nie może być krótkowzroczny. Chodzi o inną ślepotę i inną krótkowzroczność. Tak? To znaczy, że człowiek ten nie widzi powrotu Jezusa Chrystusa i żyje tak, jakby tego powrotu miało nie być. Ślepy co do wyborów i decyzji, ale też krótkowzroczny, bo widzi tylko to ziemskie życie. Nie widzi tego niebiańskiego życia, który przyjdzie wraz z Jezusem Chrystusem. I zapomniał, że wcześniej został uwolniony, czy została uwolniona ze swoich grzechów i znowuż brnie w swoje grzechy. To jest człowiek, który nie korzysta z Jezusa Chrystusa. Piotr w tym swoim drugim liście opisuje tych, którzy poznali Pana, zostali uwolnieni ze swoich poprzednich grzechów, niedaleko, 2:20. Jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa wyzwolili się od brudów świata, lecz potem znowu w nie uwikłani dają im się opanować, to stan ich ostateczny jest gorszy niż poprzedni. Wiecie, na czym polega ten stan ostateczny gorszy niż poprzedni? Bo wcześniej byli rzeczywiście grzesznikami, a teraz udają, że nimi nie są. Nie jest to gorszy stan? Jezus mówi: uważajcie na kwas, na faryzeuszy, którzy mają obłudę. Udają kogoś, kim nie są. Grzesznik jest grzesznikiem. Tak, jestem, żyję w tym grzechu, jestem bezbożnikiem i tak dalej. A ten jest bezbożnikiem czy bezbożnicą, ale udaje, że nim nie jest. Więc stan ten jest gorszy, bo człowiek nie jest prawdziwy, bądź zimny albo gorący. Człowiek udaje coś, czego w sumie nie ma. Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją, odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania. Sprawdza się na nich treść owego przysłowia, wraca pies do wymiocin swoich oraz umyta świnia znów tarza się w błocie. Tego nie musiałoby być. Ci ludzie mogliby się cieszyć wiecznością, mogliby chodzić w Chrystusie, mogliby mieć radość zbawionych ludzi, wdzięcznie śpiewać Mu pieśni pochwalne, idąc drogą wiecznego powołania przez Boga do swojej wiecznej radości, wzrastać i cieszyć się Bogiem. Ale coś spowodowało, że
to zostało zmienione, że ci ludzie przestali widzieć ten skarby w Jezusie, bardziej zaczęli postrzegać to, co przemija. Słowo Boże mówi o tym, że ci, którzy do Pana należą, oni mają ojczyznę w niebie, ale ci, którzy już nie należą do Pana, mają ojczyznę na ziemi, a więc szukają tego, co jest ziemskie. Powołanie jest niebiańskie, a więc do sfery niebiańskiej, że człowiek niebiański, człowiek ma niebiańskie pragnienia, ma ochotę tam dotrzeć. Mnóstwo doświadczeń po drodze tego człowieka czeka, bo skoro Bóg daje swoją naturę, aby ten człowiek uniknął skażenia, to znaczy, że jest wielkie zagrożenie tu na ziemi i próbować iść ze swoją naturą, tą drogą przez Chrystusa do Ojca, to jest tak, jakby człowiek chciał, nie wiem, teraz bez niczego latać w powietrzu albo, nie wiem, pod wodą sobie siedzieć całymi dniami. Coś, co jest niemożliwe dla człowieka, by człowiek chciał robić. Bóg daje możliwość nam uratowania się. Każdy z nas może wejść do domu Ojca. Każdemu człowiekowi Bóg posłał Syna. Do każdego człowieka Bóg posłał swojego Syna. On dał Syna wszystkim ludziom, aby każdy mógł z tego Syna skorzystać. I jeżeli będziemy korzystać, to będziemy uratowani. Jeżeli nie będziemy korzystać, to zginiemy. Taka jest kolej rzeczy. W Synu są skarby. List do Kolosan, drugi rozdział, drugi wiersz i trzeci. Aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa, pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa, którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. Zobaczcie, człowiek, który zmierza w kierunku Chrystusa, postrzega Chrystusa, ten człowiek nie jest jakby oglądający się w różnych kierunkach. Ten człowiek widzi w Chrystusie swoją nadzieję. Tam jest Twoja radość i moja, tam jest nasza miłość, tam jest nasze przebaczenie, w Nim jest wszystko. Tam są skarby, które są nam potrzebne na ziemi, abyśmy przeżyli na tej ziemi i byli nieskażeni przez ten świat. To mamy w Chrystusie. Kto ma Chrystusa, ma żywot. To jest ważne dla mnie i dla Ciebie, bo cóż, my mamy wytłumaczone już wszystko tak dokładnie, że nawet gdybyśmy, nie wiem, stracili Biblię, to byśmy przecież wiedzieli, że drogą jest Chrystus, że Ojciec nas powołał, że w Chrystusie mamy wszystko przebaczone i wszystko dane. A więc w sumie, ale mimo tego coś się dzieje. Dlaczego jest inaczej? Było wspomniane, że mamy do czynienia z chytrym wrogiem, który jest ojcem kłamstwa i to często jest przyczyną tego, że człowiek zamiast wierzyć w prawdę mówioną przez Ojca, przez słowo prawdy, bardziej uwierzy diabłu, który okłamuje człowieka i stale temu człowiekowi coś gada, co ten człowiek robi, a to nie jest Chrystus. I to jest bałagan. Nie można dwóch głosów słuchać i mieć w środku porządek. Porządek wypływa tylko z jednego głosu, z Chrystusa. On jest uporządkowany. Jeśli w Twoim sercu, czy w moim jest bałagan, to jesteśmy my winni, bo słuchamy dwa głosy. Jeden doznajemy, Panie, to jest piękne, tak powinno być. A drugie, to nie da rady, ja się do tego nie nadaję. Ludzie są nie w porządku, nikt nie umie być prawdziwie miłującym. To wszystko jest bzdura po prostu. To mówi diabeł, to nie mówi Jezus. Nawet kiedy spojrzymy na Jezusa, jak mówi do swoich uczniów, wyście wytrwali przy mnie w pokuszeniach moich. Oni chwali, że oni wytrwali, bo myślicie, że to było łatwe? Pojawia się jakiś człowiek, mówi że o sobie, że jest Mesjasz. Wszyscy wokół twierdzą, że nie może być Mesjaszem, bo nie urodził się tam, gdzie powinien się urodzić, według ich myślenia. Na co oni wystawiali swoje rodziny? Co mogli myśleć inni, sąsiedzi o nich, że oni poszli za tym Jezusem, o którym wszyscy uczeni mówią, że to nie jest prawdziwy. Łatwo? Teraz iść na całość i wszystkim mówić w koło, że jesteś uczniem Chrystusa, już jest problem. A oni byli widoczni, że są uczniami Chrystusa. A więc Jezus widząc to pochwalił ich, że wytrwali przy Nim,
że chociaż tyle przeciwności stanęło na drodze, ale jednak to nie było wystarczające. Oni potrzebowali jeszcze Ducha Świętego, żeby pójść dalej, głębiej w kosztowność poznawania Pana Jezusa Chrystusa. Zdajemy sobie sprawę, że to, co tutaj jest napisane w tej Biblii, to przerasta nasz sposób pojmowania, dlatego z nami są kłopoty. Bo my mamy swój sposób patrzenia na życie, a tu jest zupełnie inny sposób patrzenia na życie. Tu wszystko za darmo, z łaski, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Bierzcie i kosztujcie. Słowo Boże mówi, że przez te Boże obietnice my weszliśmy w tą naturę Boga. Przez Boże obietnice. No to co nam Bóg naobiecywał takiego, że my możemy tak się podnieść? Co On takiego nam naobiecywał? Jest Bogiem. Może obiecać i On dotrzyma to wszystko. Co On nam takiego naobiecywał? Przez co my możemy podnieść głowę i się cieszyć? Skoro Bóg z nami, to któż przeciwko nam? No właśnie, co nam naobiecywał ten Bóg? Możesz wiedzieć może, że ktoś ci tam obiecał, że ci dołoży trochę pieniędzy do twoich wydatków. Dobry pomysł masz, przyda się. Ale gdy Bóg mówi o tym, co On dał nam w Synu, no i co dał? Ile masz tego bogactwa dzisiaj? Jak bogaty jesteś, bogata? Może nie w kieszeni, ale w myśleniu, w sercu, w wieczności, teraz i zawsze. Aby się cieszyć tym, że możesz żyć dzięki Bogu na tej ziemi. Z tego właśnie kosztujmy, bo to jest dla nas olbrzymia szansa. To Bóg posłał swego Syna, nie byle kogo. Kogoś, kto potrafi uczynić wszystko, co chce Ojciec. Wszystko, co chce Ojciec. Potrafi uczynić. To jest naprawdę ktoś doskonały dla Ojca. Wspaniały Syn. Co Ojciec powie, to Syn uczyni. I Syn powiedział, że Ojciec nas dał Jemu. A On nie straci to, co dał Mu Ojciec. Tylko czy my pozostaniemy z Nim? To jest właśnie ten cały problem. Tu diabeł szuka luki. Czy my będziemy z Chrystusem? On nas nie zostawi, nie porzuci. Ale czy człowiek zostanie przy Chrystusie? Czy go nie opuści? Czy się nie cofnie i odstąpi od Chrystusa? I wtedy jest problem człowieka. Nie dlatego, że Bóg zawodzi, to człowiek zawodzi. Bo zamiast się cieszyć wiecznością w Chrystusie, to zaczyna chodzić i mozolić się. I wraca później człowiek do swoich wymiocin. Do czego? Do swoich złości, nerwów, samozadowoleń, do pychy, do wysokiego myślenia o sobie, o planach ziemskich, a nie niebiańskich. No wraca. Ale to człowiek jest winien. Jezus nigdy tego człowieka tam nie poprowadzi. Ani Duch Święty. A więc jeżeli nie idziesz za Panem, nie kosztujesz z Jego bogactw, to ty jesteś sobie winien, czy ty sobie winna jesteś tego, że tego nie robisz, bo Pan dla ciebie otworzył drzwi, otworzył wszystko, co możliwe. Jeśli ciebie to nie interesuje, to co On ma zrobić? Co jeszcze ma zrobić? Jeśli ludzi interesuje świat, to co Jezus ma stać się jak świat, żeby ciebie zainteresować, czy mnie? Przecież On nie stanie się jak świat. On przyszedł uratować nas z tego świata ciemności. A więc mamy wiarę, cnotę, poznanie, powściągliwość, wytrwałość, pobożność, braterstwo, miłość. Gdy je posiadamy i pomnażamy, jest dobrze. Wtedy nie będziemy bezczynni i bezużyteczni w poznawaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jak tu było wspomniane, to jest prawda. To jest prawda. Od ciebie zależy, co zrobisz z tą prawdą. Czy ona porusza cię, podrzuca cię do góry, powoduje, że stajesz na nogi wiary i zaczynasz biec za tym Chrystusem, czy po prostu miniesz to i dalej będziesz orać nosem po ziemi i widzieć tylko różne jakieś dziwne rzeczy tego świata. To jest właśnie to, że światło zaświeciło każdemu człowiekowi, ale ilu chce opuścić ciemność, żeby chodzić w światłości? A więc trzeba podkasać tą swoją suknię i pobiec szybciej niż Eliasz w kierunku Pana, aby cieszyć się Panem. W 1 Tesaloniczan, 2 rozdziale, od 10 wiersza, wy jesteście świadkami i Bóg. To pisze człowiek, który dokładnie z tego korzysta.
Jak świątobliwe i sprawiedliwe i nienaganne było postępowanie nasze między wami wierzącymi. Wszak wiecie, że każdego z was, niczym ojciec dzieci swoje, napominaliśmy i zachęcali, zaklinali, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swego królestwa i chwały, przez swoją chwałę do swego królestwa. A więc mamy przedstawiciela naszej ludzkiej natury, który został ukrzyżowany wraz z Chrystusem i umarł dla wszystkiego i dla świata, aby przyjąć naturę z Boga i stać się Synem Bożym w Chrystusie Jezusie i prowadzić nowe życie na ziemi. I o tym jest tu powiedziane, że On przyszedł nas doprowadzić do urodzenia, do zrodzenia, abyśmy byli zrodzeni z Boga, abyśmy byli nowym człowieczeństwem, nie starym. W Jana jest opisane to, co ten świat, przez co ten świat działa. Przez ciało, przez oczy i przez pychę. Przez to działa ten świat, żeby ludzie widzieli, a co ty tak kiepsko, a co ty ten, a zobacz, a ten, tamten, a to ci mają, tamci mają, czy inne rzeczy. Świat błyszczy różnymi rzeczami, które mają pociągnąć umysł, pociągnąć zmysły, ale gdy widzisz wszystko to, co jest w Chrystusie i kosztujesz z tego, to ten świat tak naprawdę nie ma dla ciebie nic specjalnego do zaoferowania. Korzysta z niego, jakbyś nie korzystał. Ten świat nie może się cieszyć, że cię zdobył dla siebie przez rzeczy, przez to, co ma ten świat. Bo ty należysz do Chrystusa, jesteś wolnym człowiekiem, by żyć pośród tych rzeczy świata i być nieskażonym przez ten świat. Pan Jezus mógł tu chodzić i nie zamykał oczu, nie zatykał uszu, nie zamykał się w jakimś bunkrze, żeby się oddzielić od tych grzechów. Żył tutaj i wygrał. Tak samo ty możesz chodzić i wygrać. Tylko od ciebie zależy, czy ty chcesz mieć zdrowe oczy, zdrowe serce, zdrowe sumienie, zdrowe życie, aby w tym kierunku podążać. Plan mamy określony. Ukrzyżowani, umarli dla świata i dla grzechu. Otrzymaliśmy nowe życie, aby je prowadzić. Tylko trzeba uważać, bo ono nadal jest tu jeszcze na ziemi. Ono jest do wieczności przeznaczone. My już mamy życie wieczne, ale ono nadal jest na ziemi, gdzie jeszcze jest wróg, który może nas próbować od tego życia wiecznego odciągnąć. Pilnujmy się Pana. Amen.